Miłosierny Boże, wejrzyj łaskawie na gorliwość Twojego ludu i spraw, aby opanowując swoje ciało przez wstrzemięźliwość, odnowił ducha przez pełnienie dobrych uczynków. To pierwsza modlitwa dzisiejszej mszy świętej. Prosiliśmy miłosiernego Boga o to, ażeby odnawiał naszego ducha w sposób szczególny w okresie wielkopostnym, bo to jest szczególny czas nawrócenia. Odnawiamy się przez zwyciężanie zła, a zło zwyciężamy dobrem. Jeśli się ciągle na nowo nawracamy, wówczas za każdym razem owocem nawrócenia jest Boże miłosierdzie. Kolejny raz Bóg darowuje nam nasze grzechy, zachęca nas do poprawy, daje nam kolejną szansę. Tak jak dał szansę przemiany życia, lepszego życia mieszkańcom Niniwy, którzy bardzo grzeszyli, którzy odwrócili się od Boga. Kiedy przez proroka Jonasza zostali wezwani do pokuty, kiedy tym wezwaniem się przejęli, kiedy to wezwanie do nawrócenia przyjął także król Niniwy i podjął razem z ludem czyny pokutne, mieszkańcy tego miasta doświadczyli miłosierdzia. Bóg im przebaczył. Ulitował się nad niedolą, którą postanowił na nich sprowadzić i nie zesłał jej. Po pierwszym czytaniu dzisiejszej liturgii słowa śpiewaliśmy psalm, a w nim następujące prośby. Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste. Odmów we mnie moc ducha. Boże, moją ofiarą jest duch skruszony. Pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz. Pragniemy nawracania. Nie chcemy trwać w grzechu. Ale czujemy, że jesteśmy ciągle słabi. Ciągle wystawieni na pokusę zła. Niekiedy niestety pokusie wygnamy. I wiemy z własnego doświadczenia, że nasza przemiana, nasze nawrócenie jest możliwe dzięki łasce Chrystusa. To On swoją łaską nas podtrzymuje. To On podnosi nas z upadku. Ale inicjatywa w tym względzie ma pochodzić od każdego z nas. Pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz. Zawsze tego doświadczamy, kiedy przystępujemy do Trybunału Miłosierdzia, czyli do konfesjonału. Tam dokonuje się nasze nawrócenie. Tam potrzebujemy miłosierdzia. Umocnieni miłosierdziem idziemy dalej. Skruszonym i pokornym sercem Ty, Boże, nie gardzisz. Gdzie jest Twój skarb, tam będzie i serce Twoje. Pamiętamy te słowa Jezusa zapisane w Ewangelii świętego Mateusza. Do tych słów nawiązywał w orędziu wielkopostnym na rok 1980 Ojciec Święty Jan Paweł II. W tym szczególnym czasie Wielkiego Postu przygotowujemy się na jego kanonizację. Jest to bardzo stosowna chwila, błogosławiony czas przypominania sobie jego nauczania. W orędziu na rok 1980 takie były zapisane między innymi słowa, wskazania Ojca Świętego Jana Pawła II. Duch pokuty i praktyka pokuty
pobudzają nas do szczerego oderwania się od wszystkiego, co posiadamy w nadmiarze, a niekiedy także od rzeczy potrzebnych, które jednak przeszkadzają nam, abyśmy rzeczywiście byli tam, gdzie Bóg chce, żebyśmy byli. Gdzie jest Twój skarb, tam będzie i serce Twoje. Może nasze serce jest przywiązane do bogactw materialnych, do władzy nad innymi, do egoistycznych subtelności posiadania. Potrzebny nam jest zatem Chrystus, Zbawiciel, który może uwolnić nas, jeśli tego chcemy, od tych więzów grzechu, które nam przeszkadzają. Moje serce. Jeśli moje serce jest przepełnione miłością do Boga, to Bóg jest moim skarbem. Jeśli moje serce jest przepełnione miłością do drugiego człowieka, to drugi człowiek dla mnie jest dobrem. I tymi dobrami, jakie posiadamy, winniśmy się dzielić z innymi. Bo nie tylko gdy chodzi o dobra materialne. Dóbr materialnych mieszkańcy tutejszej parafii nie posiadają w nadmiarze. Skromne emerytury i renty ledwie starcza na opłacenie wszystkich czynszów i jakoś, żeby przetrwać do następnego miesiąca i do następnej emerytury i renty. Więc czy możemy się dzielić pod względem materialnym, kiedy widzimy nawet u siebie, że jesteśmy w potrzebie? Co możemy dać drugiemu człowiekowi? Ale taka jest opinia i doświadczenie wielu kapłanów i w Łodzi, i poza Łodzią, że ochotnym sercem na potrzeby innych dzielą się najbiedniejsi. Jak ta przysłowiowa wdowa z opowiadania z Chrystusowej Ewangelii. Wrzuca ostatni grosz. Grosz znaczy niewiele, ale dała wszystko, co miała. Więc dała bardzo wiele. Co możemy dać drugiemu człowiekowi? Z czym się możemy z nim podzielić, skoro sami w nadmiarze nie mamy? Podpowiadają nam w tym względzie, co uczynić święci błogosławieni. Chociażby Matka Teresa z Kolkuty, beatyfikowana przez Ojca Świętego Jana Pawła II. Do dwóch słów, miłość i miłosierdzie, można sprowadzić całe chrześcijańskie credo. Największą chorobą naszych czasów nie jest trąd czy gruźlica, lecz raczej doświadczenie tego, że się jest niechcianym, porzuconym, zdradzonym przez wszystkich. Największym złem jest brak miłości i miłosierdzia. Okrutna obojętność wobec bliźniego, który wyrzucony został przez margines życia wskutek wyzysku, nędzy i choroby. Niech nikt, kto przychodzi do Ciebie, nie odchodzi bez poczucia, że stał się lepszy i szczęśliwszy. Każdy powinien zobaczyć dobroć w Twojej twarzy, w oczach i w uśmiechu. Święta Urszula Leduchowska ujęła to innymi słowami. Abyśmy byli apostołami uśmiechu. On tak wiele może działać dobrego wobec tych, do których się uśmiechniemy. Apostolstwo, które nic nie kosztuje. Niewiele być może ktoś pomyśli uśmiech znaczy. Dla człowieka przygnębionego na duchu. Człowiekowi, który przeżywa trudne chwile w swoim życiu. Może niepotrzebne są jakieś wielkie słowa. Potrzebny jest właśnie ten gest miłości,
chociażby w postaci uśmiechu. To, co robimy, to tylko kropla w oceanie. Jednak gdyby tej kropli zabrakło, ocean byłby o nią uboższy. Ty możesz robić to, czego ja nie potrafię. Ja mam robić to, co się tobie nie udaje. Wspólnie możemy dla Boga dokonać czegoś zupełnie wspaniałego. Gdzie jest mój skarb, tam jest moje serce. Moim skarbem, naszym skarbem jest Bóg. Skoro tak, drugi człowiek jest dla mnie ikoną, obrazem Boga, okazując mu miłosierdzie, miłość, uśmiechając się do Niego, czynimy to na Chrystusa, który jest w nim obecny. I tak nasze serce się jeszcze bardziej wiąże z Bogiem, jeszcze bardziej się oczyszcza i nawraca.